Bogactwo polskiej kuchni prezentowane było na poznańskich targach Smaki Regionów. Odwiedzający mogli nie tylko skosztować przysmaków z różnych części Polski, ale i wziąć udział w warsztatach, pokazach i konferencjach. Atrakcje przygotowano także dla najmłodszych. Tego typu wydarzenia cieszą się dużą popularnością wśród publiczności, a dla producentów żywności, restauratorów, przetwórców, rolników są okazją do promocji i zaprezentowania swoich najlepszych smaków. Jak informuje Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, w targach wzięło udział ponad 180 wystawców z całego kraju, w tym 29 z Wielkopolski. Oprócz Wielkopolski swoją reprezentację miały także inne regiony Polski, pokazujące swoje kulinarne bogactwo. Tak do skosztowania swoich wypieków zachęcał na lubelskim stoisku Henryk Szkułat, właściciel cukierni z Ostrowa Lubelskiego. No to jest to, co powinno być od 40%. To jest też taka rzecz naturalna. Pani poda temu panu. Pyszne bezy zostały na targach nagrodzone prestiżową perłą 2022. Podczas targów promowano także szacunek do żywności. Szwajcarski mistrz kuchni Kurt Scheller, założyciel Akademii Kulinarnej, uczestnik wielu programów emitowanych w stacjach ogólnopolskich, pokazał, jak ugotować pyszne dania tak, by nic się nie zmarnowało. Samorząd województwa wielkopolskiego promuje kuchnię bez strat. Z danych FAO, ONZ-owskiej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, wynika, że Europejczycy marnują rocznie 88 milionów ton jedzenia, co daje 173 kg na osobę. Jak informuje wicemarszałek Krzysztof Grabowski, wielkopolski samorząd wdraża projekt Eco Waste for Food. Szacunek do żywności jest promowany, a jej marnowanie sukcesywnie ograniczane.